Trzeba przyznać, że jak na tak prostą grę, czy prostą w sensie graficznym i tak dalej. O, da fuck. Aj, kurde. Ale że się połamałem, to jeszcze urwało mi głowę. Prostą grę graficznie, to trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo przyjemna w odbiorze. Mogę ciebie jakoś... Tak, ten karabin zaczyna dymić, więc chyba mogę go spokojnie rozwalić. Dokładnie. Dzięki temu będę mógł pobiec tam dalej. No mi tak wygląda teoria. Bo gdyby nie rozwalenie tego karabinu, to tutaj już po nóżkach by mi strzelało. Nie da rady. Co robisz, guziku? Okej. Już wiem, co robisz. Dlatego teraz pytanie, czy jeżeli... Kurde, tylko to mi tu niepotrzebnie padło. Ale... Jeżeli teraz... A właśnie. Taki był zamysł. Dzięki temu ja teraz spokojnie będę mógł cię przepchnąć pod tą drabinkę. Do przygód, chciałoby się powiedzieć. Okej. Co mi to dało? Czy tamta skrzynka jakoś do mnie tutaj przywędruje? Prawie. Bo gdybym ją sobie umieścił tutaj, to może to zadziałać. Z tym, że będę chciał mieć większy rozbieg, żeby po prostu tam zdążyć. Szybciej. Okej. Udało się. Jakoś. A teraz co? Wejść na skrzynkę, bo raczej stąd, mój drogi, nie doskoczysz. Wejdę na skrzynkę. Ona, miejmy nadzieję, że mnie wypchnie do góry. A potem zobaczymy. O, goddammit, było tak blisko. Dawaj mi to tu. Okej. Gdzieś mniej więcej tak. I popchnę sobie to do samego końca. Okej. I lecimy. Okej, udało się. Było ciężko, ale się udało. Co my tu mamy? Jakieś kolejne podnośniki. To było proste. Chociaż ta skrzynka pewnie do czegoś mi się zaraz może przydać. Właśnie tak myślałem. Że ta skrzynka zdecydowanie może mi się przydać. Ale gdybym tak uruchomił... No nie. Skakiwanie tam raczej nie miało sensu większego. Ale gdybym od razu zeskoczył, to przynajmniej oswobodzę tą skrzynkę. No dokładnie. Tylko pytanie, czy ta skrzynka będzie mogła być... Okej. Tak może być. Myślałem, że zacznie strzelać i będę musiał po prostu... Uuu. A to ci niespodzianka. Okej. Myślę, że skrzynka może mi się zdecydowanie tutaj... No dawaj, bierz ją. Skrzynka może mi się tutaj przydać. Chociaż granie na tak odwróconym... To teraz muszę w dół. Kurde. O to chyba nie wiem, czy podskoczę. Może być trudno. Nie wiem, czy ta skrzynka by mi się czasami tutaj nie przydała. Chociaż nie. Mogę tutaj wskoczyć? Nie, nie mogę. Okej, no tylko, że... No właśnie, tu trzeba by jakoś odwrócić to. Tylko pytanie jak? Wiem. To może być genialny pomysł. Przesunę ciebie tutaj. Nie, no to jest głupi pomysł. Czy to się do końca chowa? Bo w sumie tak nawet nie zwróciłem na to dokładnie. Tak, do końca. Co mi da w tym momencie odwrócenie? De facto nic. Potrzebowałbym dwóch skrzynek. Czy tu może znajdę jakąś? No nie. Tam niestety nic nie znajdę. Więc trzeba sobie poradzić jakoś z tym samemu. Bo to już wiem, że tutaj mi nic nie daje. Bo po prostu spadam w tą stronę. Jeszcze do tego kierunki mi się mieszają. Co z... Muszę podejść tutaj dwa razy. I za trzecim razem skrzynka będzie mi potrzebna w tym miejscu. No ciężki dylemat, ciężki. Okej, sprawdziłbym sobie w sumie jeszcze jedną rzecz, która przyszła mi do głowy, a mianowicie zejdę tam jeszcze na dół. Czy coś z tym karabinem mógłbym? Okej. Ty nie strzelałeś? Czy może jest tam jakaś druga skrzynka, która mogłaby mi w jakiś sposób pomóc? O właśnie, tam nad karabinem. To jest jakaś skrzynka, czy co tam właściwie jest? Okej. Nie. A tutaj co mamy? Okej. Jest i druga skrzynka, tylko teraz pytanie, jak się do niej dobrać? Chociaż nie, to będzie mi potrzebne, żeby się przedostać tutaj przez ten karabin. Ale gdybym teraz odwrócił tutaj tą grawitację, przepchnął sobie skrzynkę tam dalej, a później miałbym wtedy dwie skrzynki do przepchnięcia tam na sam koniec. Czy to jakoś zadziała? Już wydaje się, że to może być mały problem z przejściem tutaj. Ale właśnie. Tak też sobie myślę, że trochę tu kombinowanie. Skoro tam ta skrzynka spadła, gdy z niej tam korzystałem, to wróćmy do naszego poprzedniego planu. Czyli po prostu wrócę tam pod tą skrzynkę. Tak, tylko to, że ty będziesz mi jeszcze potrzebny. Chodź, skrzynko, bo zdecydowanie mi się przydasz. A mianowicie, chciałbym cię po pierwsze przepchnąć no tutaj. Po drugie, ja z tobą razem jadę. A po trzecie, czy ten guzik jakoś będzie dawał radę? Okej. Dobra, ale już w dobrym kierunku jedzie. No nie, było blisko. Okej. Mam drugą skrzynkę. Dobra. Czyli teraz, jeżeli bym odwrócił tą grawitację, to czy ona mi tam spadnie? To jest dobre pytanie. To na pewno ze mną poleci. Ale czy tamta też? Czy ona się w jakiś sposób może ześlizgnie, czy co? O, właśnie jesteś. Okej. Pierwszą skrzynkę mogę umieścić. No właśnie. To będzie mały dylemat. Co zrobić z dwoma skrzynkami? Co będzie, jeżeli ustawię je tak? No właśnie. Dzięki temu przedostałem się dalej. I to był dobry pomysł. Musicie to przyznać. Okej. A co ty zrobisz? No, prosiłbym o wskoczenie tutaj. Następnie prosiłbym o wskoczenie tutaj. Z tym, że... Zróbmy tak. Okej. Kwestia logicznego podejścia. Jeżeli to się podnosi w momencie, kiedy ja... Może inaczej. To opuszczę. To zrobię tak. Natomiast teraz to podniosę. To tamto się nie trzyma. I to jest kwestia naprawy. Bo dlaczego tamto się nie trzyma? Gdybym to na szybko... No nie. Ale można spróbować na szybko wyłączyć. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Miejmy nadzieję, że to jakoś zadziała. No nie do końca. Tak w czystej teorii to powinno wyglądać tak, że skoro tu mam ten magnes podłączony, to powinno być na dole. Ale to tak nie działa. Ponieważ ta po prawej nie chce zostać. No bo gdybym najpierw włączył tą, ale to obie idą do góry. Dwie rzeczy. Dwie rzeczy, a tyle problemu. Dlaczego nie opadasz? You little bastard. Przecież to powinno być logiczne, że jak włączę jedno, to opadnie drugie. Ale to nie chce tak działać. No właśnie. I czemu się tam podnosisz, no? Wy mi to możecie mi jakoś wyjaśnić? Bo ja obecnie zgłupiałem. To powinno być takie proste. No tak, to już wiemy. Oba opadają. Ja powinienem włączyć magnes. Chyba że... Właśnie, to jest kwestia może na czas. Bo tamto ma troszkę więcej do pokonania dystansu. Więc to może być kwestia czasu. Tak sobie teraz myślę. No nie. Jak daleko to musi? Okej. No, w końcu się udało. Czyli to była po prostu kwestia czasu do pokonania, jaki mają te urządzonka. Te właściwie skały, można tak powiedzieć. Dawaj do góry.